Hejka wszystkim, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na vloga z urodzin. Nie będzie to długi vlog, ponieważ nie robię w tym roku hucznych urodzin. Są to moje 19 urodziny, tak, 20 stycznia skończyłam, bo nie wiem kiedy wam rzucę ten film. Ale już dostawałam od was na Instagramie mnóstwo życzeń, także serdecznie wam dziękuję naprawdę. Czytam, staram się wszystko czytać i na bieżąco odpisywać. Jesteście przekochani i zawsze to naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy, że o mnie pamiętacie. Także założyłam tutaj koronę, którą kupiłam na studniówkę, ale nie wiem czy ją założę na studniówkę, więc chociaż chciałam się poczuć jak księżniczka dzisiaj. W mój dzień, nie? Więc ją założyłam. Pokażę wam sukienkę, którą wstępnie wybrałam. To jest taka kiecka z... właśnie, chwila, skąd ona jest? Z H&M-u. Dobra, już wiem. I słuchajcie, z nią był taki problem, że ona mi się tutaj otwierała w każdym tym miejscu, gdzie są te guziczki, były po prostu dziury i to tak za dużo byłoby widać, więc ja ją... co ja w końcu zrobiłam? Do krawcowej ją oddałam, żeby mi to zszyła tutaj, w tych miejscach. Tutaj sobie tylko ten jeden otwór zostawiałam, bo on już mi nie przeszkadza. I taka jest sukienka dopasowana. Ja wolę ją tak... tak tutaj troszeczkę jak... o. Ładna? Ładna. Myślę, że jest ładna. No nie robię w tym roku imprezy, bo nie miałam po prostu takiej opcji. Moi rodzice w tym roku mi nie udostępnili mieszkania. Też było już za mało czasu, żeby jakąś salę ogarniać czy coś większego, huczniejszego, ale też w sumie nie miałam takiej za dużej potrzeby, więc po prostu stwierdziłam, że z najbliższymi osobami spotkam się w, słuchajcie, w restauracji. W pizzerii, ale tam są też inne rzeczy niż pizza do zjedzenia, także każdy będzie, myślę, miał coś dla siebie i fajnie. Więc 7 osób zaprosiłam, takich w sumie najbliższych, i tak sobie posiedzimy, także takie spokojne urodziny, więc myślę, że bardzo dużo wam nie nagram. Natomiast chciałam w ogóle ten film połączyć z wcześniejszym, który nagrywałam, ale już miałam za dużo materiału, więc to wszystko rozdzielam. Więc ja ostatnio nie mam za dużo czasu, żeby nagrywać dłuższych filmów, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i mimo wszystko, wiecie, docenicie to, że te filmy raz na jakiś czas są. Włosy pofalowane na pasek od szlafroka, myślę, że podobnie na studniówkę zrobimy, tylko że ładniej, wtedy się bardziej postaram i wtedy jeszcze lokówku coś pokombinujemy. I przechodzę już do robienia makijażu, nie mam czasu za dużo, bo Damian będzie za momencik i muszę się zbierać. Dobra, słuchajcie, dzisiaj już jestem po długich zakupach z Laurą i z jej siostrą i teraz czekam na Damiana. I teraz coś, jakiś makijaż zrobimy bardziej może zaawansowany, jakieś cienie, nie wiem co ja bym chciała do końca, chyba wiecie co, po prostu pójdę w zwykłe kreski. Tylko je bardziej rozblenduję, damy sobie jakiś brokat, zrobimy szybkie konturowanie, bo ja też za dużo czasu nie mam, tak wszystko cię na ostatnią chwilę. Mogłam zrobić niby jutro te urodziny, ale już chciałam dzień urodzin po prostu. Nie, już co? Numeracja. O! Nie, fajnie, się cieszę. Operator! Jakie w poziomie! Siedemki cię wybrałem, bo są ładne, bo jest fajna cyfra. 7-7, no. No. Chciałam 7-7. No. No. Halo? No. Jesteśmy już? Wcale tam jak dodatka wracam. Jestem. Dobra, o, dobra, myślimy tutaj. Dobrze, przeszłaś mam jedzenie, proszę bardzo. Bardzo, jednak żałuję, że nie wziął makarony, jakoś ładnie wyglądają, że masz makarony. To jest dobre. A Maciek ty nie? Nie mam pewności, ale... Nie, Maciek nie. Oj, Damian, trochę ci się wylało. Asia, tak... Oj, Asia go daje, Maciek go daje. Oj, Asia, lat 19. Asia, to niedziela, to sobota, Asia też tak... Ojejku, jakie gorzkie, ojej. To jest czysty etanol. Asia, lat 19, pójdzie w szkole. To jest czysty ten, no. Asia! Asia, spirytus jest sam, przepraszam. Asia wali budę. Asia wali budę na... A ja zacząłem śpiewać, wiecie, dziewczyny. A ja wiem.
Gosia, chciałam powiedzieć, że wszyscy mnie zostawili. Mieliśmy jechać party busem, bo teraz jest taki darmowy party bus po Warszawie i mieliśmy do niego wsiąść, ale nie zdążyliśmy. I co? Jesteśmy w metrze, nie wyrobiliśmy się po prostu, a też mało kto był chętny, bo dziewczyny mają jutro studniówkę z tej innej szkoły, mojej poprzedniej. Część osób nie mogła i tak wyszło, że wracamy do domu. Tyle, ale było fajnie. Cześć, słuchajcie, ubrałam się, tutaj ogarnęłam dla was, bo witam się z wami kolejnego dnia. Pokażę wam prezenty, które dostałam na urodziny, bo nie ma sensu z tego robić osobnego filmu, po prostu pokażę wam to tutaj. I w ogóle tą sukienkę w końcu nie miałam jej na sobie wczoraj, ponieważ za chwilę wam pokażę, co miałam na sobie wczoraj. Zapomniałam wczoraj totalnie o tym, że nagrywam vloga i zapomniałam wam pokazać mojego final look, ogarnąć, także proszę. W koronie dalej się poczujmy tak, jak księżniczka. I pierwszym prezentem, jestem zachwycona tym prezentem, naprawdę, to jest od mojego chłopaka i słuchajcie, mi się marzyła ta sukienka i właśnie wczoraj jak ją dostałam, to ją przymierzyłam i już nie zostałam po prostu. Pomimo tego, że byłam ubrana w tą, to po prostu zostałam w tej, no co tu dużo mówić. Jest to sukienka z Noszę Sztukę. Na pewno kojarzycie, bo ostatnio ta marka jest coraz popularniejsza, szczególnie na TikToku, można jej dużo zobaczyć. Ja się po prostu zakochałam w tych sukienkach. To jest 96% składu takiego bambusowego i naprawdę czuć, ja nigdy nie miałam w rękach tak miłego materiału, serio. Serio, wow. Jestem zachwycona tą sukienką. Jest zwykła, czarna, ale jest bardzo długa i dopasowana. Ja nigdy nie miałam sukienki o takim kroju, ona się minimalnie na dole tak rozszerza. Mogę wam tutaj wstawić plik, jak w niej wyglądam, żebyście sobie zobaczyli. Ma głęboki dekolt, jest mięciutka, jest na mnie troszeczkę za długa, w sensie troszkę mi się ciągnie po ziemię, więc wystarczy, że ją tak wezmę, wiecie, tutaj w pasie do góry i już jest ok, ale podoba mi się to, że ona jest taka długa, bo nie mam takich sukienek po prostu jeszcze w mojej szafie. I w ogóle wszystkie sukienki na Noszę Sztukę mi się podobają i serio. Mając tą, już wiem, że będę tam na pewno jeszcze robiąc zakupy, że muszę się zaopatrzyć w kilka innych kolorów. I kolejna rzecz, spada mi ta korona. W ogóle to jest śmieszne, bo oni tam dorzucają takie karty. Tutaj mamy 5% dochodu z tego zamówienia, trafia do instytucji, fundacji i grup wspierających walkę o prawa człowieka. No i tam są, jeszcze dostałam taką karteczkę z, właśnie ze składem i z podziękowaniami, ale generalnie oni dorzucają do każdego zamówienia takie napisy, tutaj na przykład jest czytanie, jest sexy. To jest śmieszne, naprawdę. Ta firma jakoś tak mnie intrygowała. Tak, 96% wiskoza bambusowa, 4% elastan. I tutaj jest też zalecane pranie tej sukienki, także muszę ją tak prać, żeby mi się nie zniszczyła. I druga rzecz, Noszę Sztukę, która również mi się marzyła i Laura z Katrin to wiedzieli, bo już dawno im o tym mówiłam. Ja miałam w planach sobie kupić tą torbę, ale po prostu jakoś mi się tak nie składało, żeby dokonać tego zakupu. No jest to torba, może ktoś powie, że o, zwykła szmarciana torba, ale ona jest tak gruba, z takim tak dobrego materiału wykonana, już nie wiem co to jest za materiał. I jest po prostu porządna, jest naprawdę duża, ogromna wręcz powiedziałabym, pojemna, super będzie na wyjazdy, super też do szkoły. Widzę, że ludzie u nas w szkole chodzą właśnie w torbach z tej firmy i fajnie się sprawują. Tutaj na takie zapięcie jest, tutaj jest jedna kieszonka, taka pojemna. I w środku również tutaj mamy zapięcie, więc to nie jest taka bawełniona torba, którą wiecie, rzucicie gdzieś i nie wiem, można z niej łatwo coś wyjąć, czy coś wypadnie, bo sobie po prostu tutaj to zamykacie. I w środku również jest taka jedna mała kieszonka, tu nawet o tym nie wiedziałam, to jest super, bo ja nie lubię, jak mi się za dużo wala po torebce, tylko właśnie fajnie, że są w sumie takie trzy komory w tej torbie. I 777, Kacper wiedział, że ja ten numer, jak już miała wybierać, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, to jest... Znaczy ja nie wierzę w ogóle w takie jakieś anielskie liczby tego typu rzeczy, nie wiem, w jakieś takie znaki ze wszechświata, ani nic w tym stylu, ale... Ale akurat jeżeli bym już miała wybierać numer, to po prostu ja lubię siódemkę i to jest symbol szczęścia, można powiedzieć. Wonderful things are about to happen. Także jakieś szczęście do mnie chyba nadejdzie, jak będę ją nosiła. Także to jest od Laury od Kaspera prezent, bardzo, bardzo fajny. Tutaj przysunę, takie piękne tulipany dostałam jeszcze od dziewczyn, śliczne. I od dziewczyn z poprzedniej szkoły dostałam również, proszę bardzo, bon na masaż do Thai Spa Bali. Wiem, że to jest jakaś znany ten salon masażu i to jest voucher. Mogę tam sobie wybrać chyba ten masaż. Znaczy nie, tu jest coś napisane, że balijski, masaż balijski 60 minut. Ważny do... mam na niego... O, nie mam tak dużo czasu na niego. Dobra, trzeba się zabrać za ten masaż chyba. Dobra, fajnie, fajnie, bo ostatnio jak byłam na masażu, to wam mówiłam, że byłam bardzo zrelaksowana i mi się bardzo podobało.
Teraz prezent od moich rodziców jeszcze. A właśnie, bo na jednym prezencie jeszcze siedzę, ale to może później. Taki dodatkowy od moich rodziców prezent, to dostałam perfumy. Jestem w szoku, bo mój tata sam, wiem, że sam wybiorą te perfumy. I bardzo, ale to bardzo trafiło w mój gust. Zobaczcie, tak wygląda pudełko. Mam nadzieję, że nie muszę wspominać, że nie chcę się chwalić tymi prezentami. Mamy już, myślę, wszyscy na tyle dużo lat, że wiemy, że nie po to się tworzy takie filmy, tylko jest to inspiracja dla Was, co można kupić osobie w moim wieku. Także perfumy. One są z Douglasa i to jest firma, której ja nie znam, Lanvin Paris, jakaś taka. I to jest taka malutka pojemność, to jest 30 ml chyba, tak, dobrze mówię. Ale ładna jest, ładna buteleczka taka, ale jestem w szoku, bo naprawdę mój tata tak trafił w mój gust. Do tej pory muszę się przyznać, że jak kupował mi perfumy, to praktycznie no tak, takie zbyt ciężkie kupował te zapachy i niezbyt dla mnie były dobre, ale te naprawdę wiem, że sam wybierał i jestem zakochana. One są cytrusowe, one są delikatne, właśnie się psiknę od razu. Także takie perfumki, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Cytrusowy zapach, delikatny, ale taki też nie za bardzo, nie za słodki, troszeczkę z taką nutką, no my obie z moją mamą jesteśmy zakochane w tym zapachu, także fajnie, tutaj jeszcze jakieś próbki mi dorzucili i czekoladki z Lindorem. Pokazuję Wam prezent główny, czyli ten, na którym ostatnio nagrywam. Proszę bardzo, dosłownie kilka dni temu moi rodzice do mnie: chodź, wybierzemy Ci prezent. Cześć, chodź, pojedziemy do sklepu, wybierz sobie sam prezent. I już od dawna chciałam fotel. Już im to od dawna mówiłam, dziwne kadry zrobiłam, ale bardzo mi się podoba ten fotel, naprawdę. Jest taki welurowy, jasno-szary. Ciężko naprawdę jest znaleźć ładny fotel. Muszę Wam powiedzieć, że nie ma zbyt dużego wyboru w sklepach. A ten, zobaczcie tutaj, proszę bardzo. Prezentacja. Tutaj w ogóle takie kwiatuszki mam też fajne. Obok fajnie mi wyglądają, widzicie. Ma takie drewniane nóżki w kolorze podłogi mniej więcej. No jest taki klasyczny, zwykły, ale jest taki uszaty, nie? Właśnie taki chciałam kształt fotela i naprawdę wierzcie mi, że ciężko jest znaleźć fotel o takim kształcie. Może przez internet, ale ja jednak chciałam usiąść, zobaczyć jak to wygląda, bo też przez internet to ciężko robić takie zakupy meblowe. Już parę razy się na tym przejechałam. Bardzo fajnie. Na razie jest, muszę powiedzieć, twardy. W sklepie jak na nim siadałam, to był dużo większy, bo po prostu już tam się to rozeszło troszeczkę. W sensie tak, no, już był wysiedziany w sklepie, więc ja mój też muszę wysiedzieć. Tutaj jakąś kolorową poduszkę jeszcze mi muszę sobie dokupić, brakuje mi takiej. Ale no, mam tron. Świetny. Do czytania, do nauki, do nagrywania filmów. Marzą mi się taki fotel już od dawna, tylko nie miałam go gdzie postawić, a teraz już... Jak wiecie, klatki mojego futrzaka nie ma, więc mogłam sobie po prostu na to pozwolić. Mam sporo miejsca w tym pokoju, więc też nie zagracam ją tak bardzo. I tutaj wśród tych kwiatów fajnie, myślę, wygląda. Także tak już sobie tam siedzicie, gdzie siedzicie. Ostatni prezent, który wczoraj dostałam, to jest od Patrycji i od Maćka. Takie piękne pudełko. Postarali się, jeżeli chodzi o opakowanie, zdejmę już. Wiecie co, tą koronę nie będę robiła szopki. Lubię być księżniczką, lubię, jak widzicie, ale już mi wystarczy, o matko. Dziękuję też w ogóle wszystkim moim znajomym, jeżeli to oglądają, za życzeniem, bo też bardzo mi miło. Na przykład grupka z moich znajomych miała studniówkę właśnie wczoraj w mojej urodziny i dosłownie jestem w szoku, że przypomniało Wam się o mnie i na studniówce do mnie zadzwoniliście. Zamiast się bawić, zadzwonili dosłownie do mnie i zaczęli śpiewać 100 lat. Strasznie doceniam takie małe gesty po prostu. Wiecie, to niewiele kosztuje, a naprawdę potrafi po prostu poprawić humor. Więc bardzo dziękuję. I teraz właśnie przejdźmy już do sedna, do tego prezentu, bo ja się śpieszę, bo jadę dzisiaj na depilację i za chwilę się na nią spóźnię. Co tutaj dostałam od Patrycji i od Maćka? Na początku jest to z Sephory, taka maseczka o zapachu tego owocu. Wiecie, matko, słowa mi brakuje. O, ten owoc taki. Dalej, tutaj są takie dwie maseczki do ust z La... No właśnie, jak się czyta nazwę tej firmy, możecie sobie przeczytać sami. O, tak. Tak się przedstawiają te maseczki. Jedna jest z zapachu mango, ale średnio czuć, bo już wąchałam, a druga jest gummy bear, ale pachnie takimi, takimi bardziej jagodami. Ale fajnie. Kurczę, miga mi bateria. Szybko. Tak wygląda środek w ogóle tego prezentu. Masa konfetti i masa lindorków. Kocham lindorki. Mamy tutaj jeszcze taki breloczek z serduszkiem, żeby wstawić sobie tutaj zdjęcie z Damianem, także słodkie. Mamy również brokat do paznokci, słuchajcie. Już tutaj parę paznokci postradałam, połamały mi się. Ale no studniówkę będę robiła nowe paznokcie i właśnie Patrycja to przemyślała, że do niebieskiej sukienki mi będzie mi pasował pyłek i taki oto pyłek mi zakupiła z Neonaila. Jakieś tutaj jeszcze słodkości z Lindora, z Neonaila, jeszcze olejek do skórek,
I jeszcze z takich główniejszych rzeczy to dostałam tutaj jeszcze olejek. Też na pewno dziewczyny, które siedzą na TikToku tak jak ja, zamiast się uczyć, to cholera jasna to wiecie. To jest z Clarinsa, taki olejek do ust. Ja mam akurat tutaj numerek 08 i wiem, że on pięknie wygląda na ustach. Jeszcze nie testowałam, ale spójrzcie. Spójrzcie na jego opakowanie. Aparacie ze mną nie współpracuje, po prostu do góry nogami wszystko widzę. Clarins, taki proszę bardzo. Taki czerwoniutki. Jeszcze nie testowałam, ale pachnie... O matko, jak on pachnie pięknie truskawkami. Mogę wam... No na ręku to nie ma. Po prostu na ręku wygląda jak takie przezroczyste delikatnie, ale wiem, że na ustach do konturówki jakiejś tam wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ostrość, halo! Bo muszę wychodzić, a aparat odmawia mi posłuszeństwa, ale dziękuję jeszcze raz wszystkim pięknie za prezenty. Bardzo było fajnie i prezenty też super.